Mamy dwa bloki. Blok rządowy, który chce reformy sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości sądów. Mamy opozycję totalną, która protestuje i no, także atakuje waszych posłów. Pamiętamy, co się stało w poniedziałek, jak zaatakowano pana posła Marka Jakubiaka, który wychodził z Sejmu otoczony w czwartek grupką kilkudziesięciu osób, które krzyczały, wygrażały mu. I gdzie jest Kukiz 15? Czy można długo stać pomiędzy stronami? Bo wydaje się, że Kukiz 15 szedł do Sejmu z ideą reformy, także reformy wymiaru sprawiedliwości. Więc tak, przede wszystkim racjonalne podejście do tych spraw. Kukiz 15 w swojej strategii określał wybieranie sędziów sądów najwyższego w wyborach powszechnych, stworzenie oprócz tego tak zwanej instytucji na wzór amerykański sędziów pokoju. I te postulaty nie uległy zmianie, to cały czas jest aktualne. Kolejna sprawa, trzeba oddzielić obywateli od pieniactwa partyjnego, bo to jest bardzo wyraźna granica. Wiadomo, w chwili obecnej sądy generalnie nie są zbyt wydajnym, że tak powiem, narzędziem w polskim państwie. Latami przedłużające się rozprawy, często, że tak powiem, no generalnie jest powszechna opinia, że do sądu się idzie po wyrok, a nie po sprawiedliwość i temu należy dać opór. To może warto było poprzeć te ustawy i poprzeć prezydenta i mówić mu, być może nie są, panie prezydencie, te ustawy idealne, ale idą w dobrym kierunku. A więc tak, zacznijmy od tego, że podczas głosowania o właśnie w Sejmie, to tak, 10 posłów było absolutnie przeciw tym ustawom i to byli posłowie reprezentujący prawników. Prawnicy, zdający się na rzeczy fachowcy w 100%. Pozostała część 20, wśród których także ja jestem, myśmy się wstrzymali od głosu ze względu na to, żeby z jednej strony jesteśmy za wprowadzeniem zmian w sądownictwie, jak najbardziej tak, ale z drugiej strony nie w ten sposób, i nie, że tak powiem, pchając kolanem ustawodawstwo nie do końca zgodne. Chociażby same tryb procedowania. Teoretycznie nie jest to już ostatnio niestety praktykowane. Projekt powinien być przedstawiony 7 dni na 7 dni przed wprowadzeniem do Sejmu posłom. Praktycznie doba była na to, żeby się z nim zapoznać. Druga sprawa, jest to projekt poselski niewymagający, że tak powiem, interwencji Biura Analiz Sejmowych i legislacji sejmowej. W tym momencie już wiemy, że tam jest jakieś drobne błędy, prawda, żeby tego uniknąć. Tu chodzi o to, żeby prawo stanowić w sposób właściwy i w sposób rzetelny. Co do zmian w sądownictwie, nie ma wątpliwości, że takie muszą nastąpić. Co do roli prezydenta w wyznaczeniu sędziów Sądu Najwyższego i generalnie wpływu na sądownictwo, trzeba go wzmocnić. Ale nie można robić w ten sposób, że prezydent zgłasza poprawkę, a niestety ta poprawka ulega takim modyfikacjom, że finalnie i tak jest zależny od ministra sprawiedliwości. Na to raczej zgody nie będzie. Nie wiemy, co wyjdzie z kancelarii pana prezydenta, jaki ten projekt przyjmie kształt, ale pan jest gotowy poprzeć ideę prezydenta, żeby wspólnie tworzyć reformę sądownictwa. To jest to, na co pan czekał? No więc tak, Paweł Kukiz wyraźnie przedstawił to w swoim wystąpieniu. A więc tak. Poprzemy zawsze pana prezydenta w inicjatywie ustawodawczej, jeżeli ta inicjatywa będzie w konsultacji z wszystkimi stowarzyszeniami, od stowarzyszeń na przykład pokrzywdzonych przez sądy tam z Bielska Białej, poprzez stowarzyszenia prawników, stowarzyszenia sędziów, tak żeby pełny projekt był zrobiony w sposób właściwy, fachowy, ekspercki. Nie może być wrzutek, że tak powiem, ad hoc promujących jedną czy drugą stronę. Przejdźmy. A to może jeszcze jedno pytanie o reformę sądownictwa i o te protesty. Pana zdaniem to były protesty spontaniczne, czy to jednak była pewna gra i pewien teatr opozycji, który no, okazał się skuteczny? A więc tak, co do skuteczności, no to zobaczymy za jakiś czas. Co do protestów obywateli. Proszę pana, ludzie wiedzą i znają sytuację, że sądownictwo nie dzieje się za dobrze. I tutaj jako ruch obywatelski my się cieszymy, że jednak ludzie się zaktywizowali w proteście. To, że nie do końca oni wiedzą, czy jedna, czy druga strona ma rację, prawda? Mało tego, PiS, Nowoczesnej i Platformy, że tak powiem, i sposób działań w Sejmie, to jest wręcz skandaliczny, tak jak to się odbywało na Komisji Sprawiedliwości, gdzie była walka o mikrofon lidera jednego z ugrupowań, że tak powiem, prominentnym politykiem innej opcji, no to jest żenada, rzucanie kartek, wychodzenie z łapami, że tak powiem, do posłów, to jest już powoli pułap
godzącej w powagę Sejmu, prawda? I temu musimy się sprzeciwstawić. To, że ludzie wyszli, jest to dobre pod względem właśnie tego, że obywatele zaczynają się interesować sytuacją bieżącą. Dopiero jak nabędą tej wiedzy, wyrobią sobie odpowiednie zdanie i to jest właśnie wolność w naszym kraju. Przejdźmy do górnictwa i o zdania pana posła na temat 18 miesięcy dobrej zmiany w polskim górnictwie. My byliśmy wczoraj na kopalni Krupiński, kopalni, która się zamyka, mimo że, jak twierdzą związkowcy i wielu ekspertów, ma dobre złoża, bardzo dochodowe. Jak pan poseł ocenia działalność Ministerstwa Energii? No więc tak, w tej momencie tak. Co do górnictwa, nie ulega wątpliwości, że Ministerstwo Energii z ministrem Tchórzewskim na czele i wiceministrem Tobiszowskim zrobiło w górnictwie więcej w półtorej roku niż poprzednie rządy w ciągu ostatnich tam, nawet więcej, nawet 10 lat wręcz. No bo to zahaczało, po prostu pompowano środki z kopalń na różne cele, nie do końca związane z górnictwem. Co do działań względem kopalni Krupiński, niestety właśnie błędna polityka względem kopalni Krupiński, wieloletnia, powodująca dążenie do eksploatacji pokładów, które idą w stronę energetycznych, a nie iście w stronę południa, gdzie jest węgiel typu hard 32.1, 35.1, 35.2 między Uskokiem Jawiżowickim a Warszowickim, gdzie jest 100 milionów ton węgla zasobów i brak inwestycji, otwierania frontu eksploatacyjnych w tym właśnie rejonie kopalni spowodował, że w obecnym kształcie ta kopalnia nie miała racji bytu ekonomicznego. I to jest na skutek decyzji nastających po lata. Przez lata inwestowano nie w tą stronę. No ale to i można teraz było ten kierunek zmienić, a nie zamykać. No i teraz tak, co się dzieje w tej chwili? W tej chwili najważniejszą rzeczą jest prace ministerstwa nad tym, też jestem informowany jako wiceszef Komisji Energii i Skarbu Państwa, że należy przedłużyć tak zwaną pomoc publiczną. To się odbywa, bo na ten moment jest ona twardo do 2018 roku. Druga sprawa. Środki z tej pomocy publicznej muszą być wydatkowane także na rewitalizację terenów pogórniczych. Trzecia sprawa, co do kopalni Krupińskiej. Ja uważam, że tu temat nie jest zamknięty, ona nie jest zlikwidowana. Tam co prawda 2170 ludzi przeszło w struktury Jastrzębskiej Spółki, oni wszyscy mają pracę. Część z tych ludzi przeszło na urlopy górnicze, ale trzeba się zastanowić, czy nie powołać spółki celowej z udziałem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Węglokoksu, Polskiej Grupy Energetycznej, być może Tauronu, żeby zasoby kopalni Krupińskiej uratować poprzez zainwestowanie tych 600 milionów w inwestycje udostępniające to złoże, o którym mówiłem wcześniej. Gdzieś na horyzoncie są niemieckie spółki, które mówią, że są gotowe. Był wywiad oficjalny pana Schenikauera, który mówił, że jest gotowy zainwestować i że im się będzie opłacać wydobywać to złoże przy wykorzystaniu oczywiście infrastruktury kopalni Krupińskiej. Tak, a wspominał, że on tej infrastruktury nie chce przejąć? Tu była tylko propozycja dzierżawy terenu, czyli obciążenia podatkowe, obciążenia infrastrukturalne leżałyby po stronie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, tak? A za jakąś tam kwotę niemiecka spółka podjęłaby eksploatację na maszynach, wykorzystując maszyny Jastrzębskiej Spółki. Czyli wie pan co, to tak, choćbym ja panu dał samochód, dał kluczyki, niech pan jeździ, a ja będę płacił za ubezpieczenie, za paliwo i za przegląd w stacji co roku. Więc nie wiem, czy to by się za bardzo opłacało, prawda? Państwu polskiemu i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Powiedział pan poseł, że przez ten okres 18 miesięcy obecny rząd zrobił więcej dla górnictwa niż przez ostatnie kilkanaście lat, a jednocześnie związkowcy mówią, że być może początek był dobry, być może łatwo było naprawić te oczywiste szkody poprzednich ekip, no ale teraz jest problem. Polska Grupa Górnicza wydobywa mniej niż zapowiadała. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej też nie dzieje się bardzo, bardzo dobrze. Ceny są wysokie, my nie możemy podskoczyć z wydobyciem i z tych cen skorzystać. Być może jest tak, że ekipa dostała jakieś zadyszki. Nie, wie pan co, no tak, jak mówię, górnictwo to nie jest sprawa zwiększenia produkcji, jak w każdej fabryce, że stwierdzimy, dzisiaj potrzebujemy 15 opakowań więcej. Tak nie jest ze ścianami, tak nie jest z frontami eksploatacyjnymi. Każdy jeden front eksploatacyjny wymaga roku, półtorej roku przygotowania. Jeżeli zarząd Polskiej Grupy Górniczej, a wcześniej Kompanii Węglowej, przejmuje zakład, który ma ileś kopalń z 37 czy 38 ścianami, to żeby rozpocząć właściwe wydobycie, on potrzebuje tych ścian 45 do 47, prawda? I w tym momencie samo to przygotowanie jest balans półtorej roku.
Jest już rozpoczęcie robót przygotowawczych, jest rozpoczęcie robót eksploatacyjnych na tą miarę, ale żeby nadgonić straty z tego pułapu 116 milionów ton węgla wydobytych w tym roku do 160 milionów, wymaga się inwestycji w skali czasu. I to ten efekt osiągniemy, myślę, za jakiś rok czasu, jak dobrze pójdzie. Eksperci podkreślali, że Polska Grupa Górnicza w zeszłym roku dlatego osiągnęła tak dobre wyniki, ponieważ nie inwestowała i to się odbije w przyszłości. Pan poseł się z tym zgadza, z takimi opiniami? Absolutnie się nie zgadzam. Jak nie inwestowała? Otwieranie frontów eksploatacyjnych to jest nic innego, tylko inwestycja. Każde jedno wyrobisko przygotowawcze wymaga inwestycji. Wymaga nowych urządzeń, wymaga zazbrojenia tego, wymaga kombajnów, proszę pana, to tak się nie dzieje. No. To jeszcze pytanie na koniec, jakie będą być kolejne ruchy Ministerstwa Energii, żeby sektor górniczy coraz lepiej się rozwijał. No więc tak, przede wszystkim ruchy są potrzebne trzy. Pierwszy ruch to musi pan mieć przedłużenie pomocy publicznej z renegocjacją warunków Unii Europejskiej. To się już dzieje. O wynikach, mam nadzieję, Ministerstwo Energii nas poinformuje. Drugi ruch, rozszerzenie, że tak powiem, współpracy z szeroko pojętą energetyką i iść się w tak zwaną kogenerację i wykorzystywanie ciepła systemowego. O tym mówił już prezes Baranowski z Polskiej Grupy Energetycznej po przejęciu już wstępnym aktywów od EDF-u, które było, że tak powiem, przez Francuzów wygaszane. W tym momencie mamy szansę dla polskiego węgla. I trzecia sprawa. Budowanie, że tak powiem, nowoczesnych systemów spalania węgla. Mówimy tu o zgazowaniu węgla, to jest list intencyjny Grupy Azoty i Tauronu, gdzie ja byłem też autorem posiedzenia, wyjazdowego posiedzenia komisji poświęconemu temu problemowi. Budowa niskoemisyjnych, wysokowydajnych bloków energetycznych opartych na węglu kamiennym. I proszę pana, jesteśmy uniezależnieni. Jeżeli państwo traci niezależność energetyczną, mamy to na przykładzie Ukrainy, w krótkim czasie traci niepodległość. W części lub w całości. I tego należy uniknąć. Dziękuję najmocniej. Naszym gościem był Krzysztof Sitarski, poseł klubu Kukiz 15. Dziękuję najmocniej. Dziękuję bardzo.